Cześć, jestem Klaudia, to kanał No i już. Witam Was w szybkich odpowiedziach. Omlicz objętość płyty styropianu o gęstości 20 kg na metr sześcienny i masie 0,25 kg. Wyraź tę objętość w metrach sześciennych oraz decymetrach sześciennych. Lecimy z danymi. Oblicz objętość. To zapisujemy sobie to albo tak, obojętne. Tak, tylko żebyśmy mieli informację, że pytali nas o objętość. Gęstość to D. Masa to M. Sprawdzamy jednostki. Tu są kilogramy i tu są kilogramy. Nie musimy nic zamieniać. Zapisujemy sobie wzór podstawowy na gęstość. Możecie za pomocą trójkącika lub kreski ułamkowej i mnożenia wyznaczyć. Ja lubię trójkącik. Zakrywam paluszkiem V. I widzę, że to jest M przez D. V równa się 0,25 na 20. Przesuniemy sobie przecinek o dwa miejsca u góry. To znaczy, że na dole musimy dodać dwa zera. Teraz skracam sobie 20 z 25 na 5. Czyli tu będę mieć 5, tu będę mieć 4. Teraz tą piątkę skrócę sobie z tą 40. 1, a tu będę mieć 8. 1,8. I to jest wynik jak najbardziej spoko, przy czym fizyka nie za bardzo się lubi z ułamkami zwykłymi. Więc moglibyście mieć problem tutaj, jeżeli chodzi o panią nauczycielkę. Także nie zostawiamy 1,8, tylko albo w słupku dzielicie, albo za pomocą kalkulatora, że to będzie 0,0125. I teraz wracamy tu do jednostek. Tu były metry sześcienne, no to to też muszą być metry sześcienne. Ok, i teraz mamy kolejną część. Wyraź tę objętość w metrach sześciennych, no to mamy, i w decymetrach sześciennych. Przepisujemy tą wartość. 1 metr sześcienny, znaczy 1 metr to 10 decymetrów, a że sześcienny, to musimy to napisać 3 razy. Teraz to 0 niweluje się z tym miejscem po przecinku, to 0 z tym miejscem po przecinku, a to 0 z tym miejscem po przecinku. Czyli nam tutaj skoczy przecinek, tam gdzie nam się kończy. Czyli będziemy mieć 12,5. I teraz to już będą decymetry sześcienne. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.